Hej, cześć, witajcie z tej strony z Maslo. Dzisiaj pogadamy sobie o laptopie, który może być uznany za jednego z najbezpieczniejszych na świecie. Mowa tutaj o X200 z Cyberbootem. Tylko chyba ja was męczę tego typu tematami jak Cyberboot czy Coreboot. No może poza nielicznymi wyjątkami. I wiem, że jest on mega niszowy, ale wydaje mi się, że właśnie dlatego warto poruszyć nieco ten temat raz na jakiś czas, żeby zwrócić waszą uwagę na to, co możecie zrobić z waszym laptopem. I tak samo analogicznie jak sam temat Cyberboota jest mega niszowy, tak samo ten komputer no jest skierowany do osób, które właśnie w tej niszy się znajdują, więc no, zdaję sobie sprawę, że nie jest to sprzęt dla każdego, ale jeżeli chcecie posłuchać, jakie dodatkowe feature'y możemy zyskać, no to zapraszam na dalszą część materiału. Zacznijmy od takiego troszeczkę śmiesznego banału, no bo jaki byłby najbezpieczniejszy komputer na świecie? No to jest takie mega przewrotne, no bo można by powiedzieć, że najbezpieczniejszy komputer na świecie czy laptop to byłby taki, wiecie, bez ekranu, bez klawiatury, bez portów, bez podłączenia do internetu. Wyszłoby nam coś podobnego na kształt Privacy Phone, czy jak on się tam nazywał. Właśnie tak dzięki Cyberbootowi jesteśmy w stanie znacząco podnieść sobie ten poziom bezpieczeństwa. W sumie zastanawiam się, czy powinienem mówić bezpieczeństwa, czy prywatności. Myślę, że to jedno z drugim się gdzieś tam w pewnym momencie schodzi, więc mam nadzieję, że nie będzie wam przeszkadzać, że sobie tak skaczę pomiędzy jednym a drugim. Zacznijmy od specyfikacji tego laptopa. Jest to ThinkPad X200, który ma ekran 12,5 cala o rozdzielczości 1280x800 w proporcjach 16:10. Mamy procesor Intel Core Duo P8700. Mamy zintegrowaną grafikę. W moim jednostce jest tylko 2 GB RAMu DDR3. Oczywiście jest opcja maksymalnie 8 GB. No i pewnie będę wymieniał, no bo 2 giga RAMu, no ciężko generalnie. Mamy świetną, wręcz rewelacyjną, siedmiorzędową klawiaturę, która jest po prostu rewelacyjna i jedną z najlepszych, którą można dostać w ogóle w laptopie. Kropka. To były czasy, kiedy ThinkPady miały najlepsze klawiatury. Mamy TrackPoint. Co ciekawe, w laptopie nie ma touchpada w ogóle. Jesteśmy skazani na TrackPoint. W moim przypadku to nie stanowi żadnego problemu, tak czy siak używam TrackPointa, więc props. Mamy, co ciekawe, głośnik mono, który... No ten głośnik mono, no... No cóż, no... Wydaje dźwięki. Można obejrzeć filmik na YouTubie, ale... Ogólnie historia tego laptopa jest taka, że kupiłem go za 160 zł i haczyk polegał na tym, że miał on hasło do BIOS-u, no i można było uruchomić tylko system z dysku twardego, nie było możliwości zbootowania go po USB. No i tutaj wchodzi Cyberboot cały na zwycięsko, który jakby nie było jest otwartym firmwarem, który zastępuje własnościowy BIOS od Lenovo. Cyberboot jest wspierany tak na dobrą sprawę tylko w garstce komputerów, no i X200 znalazł się w grupie tych szczęśliwców. No właśnie na dobrą sprawę Cyberboot sprawia, że nasz laptop staje się bezpieczniejszy. Z jego feature'ów no to przede wszystkim jest otwarty, wolny kod, co myślę, no dla osób, które są zainteresowane tego typu tematem, żeby nie mieć żadnego zamkniętego softu na swoim kompie, no już sam w sobie jest argumentem. Ale także, co ciekawe, Cyberboot w ogóle totalnie kasuje Intel Management Engine, czy Intel ME. Jest to na dobrą sprawę procesor wewnątrz procesora, który działa pod kontrolą systemu Minix i na dobrą sprawę może mieć dostęp do całego naszego urządzenia. Generalnie temat rzeka. Może kiedyś w ogóle o tym zrobię materiał, bo to mega ciekawa sprawa. W każdym razie jesteśmy się w stanie pozbyć tego szajsu. Usuwa także whitelistę Wi-Fi. Czyli możemy zainstalować sobie każdą kartę Wi-Fi, którą chcemy. Ja sobie wybrałem jakiegoś tam Aterosa, żeby mieć otwarte drivery. Pozwala na Full Disk Encryption, czyli zaszyfrowanie całego dysku twardego, włączając w to partycję boot. De facto Cyberboot to fork Coreboota z wyciętym ładowaniem blobów i bez obsługi modemu i bez możliwości bootowania Windowsa.
Tak, według Liverboota brak możliwości odpalenia Windowsa to feature, nie błąd. Można też wrzucić na tego laptopa Coreboota. No i zasadniczo o samym Corebootie można powiedzieć też trochę dobrego, no bo przykładowo Coreboota możemy uruchomić na nieco nowszych urządzeniach, jak na przykład ThinkPad X220 bądź X230. Może kiedyś. Ogólnie nagrałem już kiedyś poradnik co do Liverboota, jak zainstalować go na laptopie X60. No tam było to zdecydowanie prostsze, bo nie musieliśmy w ogóle używać programatora. W przypadku X200 trzeba użyć niestety programatora. Czy jest to trudne? Raczej powiedziałbym nie. Jest do tego kilka możliwości programatorów, którymi możemy taką kość sobie zaprogramować. Ja zrobiłem to z pomocą Raspberry Pi, no bo jako, że po prostu mam pod ręką kilka modeli, po prostu dokupiłem sobie klips i nie stanowiło to żadnego problemu. Co do szczegółów, jak podłączać Raspberry Pi, jak te wszystkie piny sobie poukładać i jak faktycznie sklaszować Liverboota, no tutaj odeślę Was do dokumentacji, która jest w moim odczuciu napisana całkiem spoko. Ja sobie poradziłem bez najmniejszego problemu. Gdyby ktoś z Was chciał filmik wideo, to jest kanał Wolfganga, który dokładnie krok po kroku pokazał, jak sflaszować taką kość. Myślę, jako idea jest naprawdę bardzo fajna. Czy przekłada się to na jakiś profit w codziennym życiu? No, chyba poza świadomością, że mam laptopa, który używa tylko i wyłącznie wolnego oprogramowania, no to czy jakieś mam z tego benefity? Poza tym, no ciężko naprawdę powiedzieć. Osobiście uważam akurat Liverboota czy Corebooota za fajne rozwiązania, no bo mamy tam wbudowanego gruba, możemy sobie zmienić konfigurację, możemy sobie postawić własną bitmapę, jak widzicie, Pepe. Nie mogłem się powstrzymać, musiałem ustawić jakiegoś Pepe. Jeżeli chodzi o dobór dystrybucji, no to tutaj też można, wiadomo, wybrać jakieś dystrybucje, które są zalecane przez Fundację Wolnego Programowania, czyli Trisquela, Parabole, czy cokolwiek tam innego. No ja zdecydowałem się na Debiana 10, po prostu używam go z paczkami Only Free, no i jak dla mnie działa to naprawdę bez najmniejszego problemu. Nie mam zamiaru ładować tam jakichś dziwnych blobów czy coś w ten deseń, więc jak dla mnie ten system jest spoko. I tak używam wolnego programowania, wirtualny Richard Stallman jest ze mnie dumny. Polecam. VRMS. No i jak ten komputer działa? No powiem Wam, w takim codziennym użytkowaniu całkiem spoko. No da się na tym przeglądać internet, da się na tym oglądać filmiki na YouTubie czy InVideos. Zasadniczo w takim codziennym użytkowaniu, jak przeglądanie internetu, pisanie dokumentów, komunikator, czyli no takie rzeczy generalnie jak robię na studiach, to jest to całkiem spoko. Co fajne, ten laptop też jest nawet całkiem, można powiedzieć, energooszczędny, co mnie trochę zaskoczyło, bo z włączonym i dobrze skonfigurowanym TLP i z nową baterią przy takim, powiedzmy, idlowaniu ten laptop faktycznie jest w stanie dość długo wytrzymać. No przy takim, wiadomo, troszeczkę większym loadzie, no ten czas waha się od 6 do 7 godzin, więc no różnie to tam bywa z tym. Ale generalnie jest to całkiem spoko jak na tak stary sprzęt. Playback filmu z YouTube'a 720p, 60 klatek, no i Full HD też okej. No oczywiście, no tam rozdzielczość też jest mniejsza, więc 720p jest jak najbardziej w porządku, nie ma sensu więcej tam ustawiać. Trochę bitrate lepszy, ale czy to ma sens, to nie wiem. Generalnie rzecz biorąc, ja jestem dość zadowolony z tego laptopika z Liverbootem. Chciałem to już zrobić od długiego czasu, zbierałem się do tego długo, bo były inne ważniejsze rzeczy do robienia, no ale osoby, które były ciekawe, jak taki X200 działa z takim Liverbootem, no to myślę, że tutaj z tego filmu dowiedziały się, że całkiem dobrze. Jeżeli faktycznie mają taki wąski zestaw zadań, no, głównie prostych, no to taki X200 jeszcze się jakoś tam będzie sprawdzał, tak? Oczywiście wiadomo, nie jest to demon prędkości. Jeżeli ktoś szuka super wydajności i chciałby jednak używać tylko i wyłącznie wolnego oprogramowania, no to tak w 100% jest trochę lipa. Jeżeli jest w stanie iść na jakieś kompromisy, no to na przykład, nie wiem, X220 z Corebootem. Jeżeli chce coś jeszcze mocniejszego, no to tutaj wchodzą sprzęty od firmy Purism, tak, które są defaultowo wyposażone w Corebooota. No i to już mamy generalnie i siódemki siódmej generacji. No to
przeskok pomiędzy taką i siódemką, a takim Corto Duo to jest po prostu niewyobrażalna rzecz. Generalnie spoko maszyna, fajnie zoptymalizowana. Kiedyś może się pobawi w jeszcze jakieś kompilacje DWM-a, żeby go tam dodatkowo poprzyspieszać, wyciąć troszeczkę bardziej to środowisko graficzne, czy coś w ten deseń. Generalnie jak na ten moment jestem z tego sprzętu zadowolony. Jest to aktualnie drugi sprzęt, który posiadam z Liberbootem. X60 się pozbyłem, pozdrawiam Cecil, aczkolwiek mam jeszcze T400S, który robi jako serwer, no i hostuje mi rzeczy. Jeżeli bylibyście ciekawi przykładowo instalacją Corbuta na X230 albo X220, dajcie mi znać, może w przyszłości również pomęczę brata i gram mu Corbuta, jeżeli będziecie bardzo męczyć i Grzesiu będzie chciał. Tyle z mojej strony, do zobaczenia w kolejnych materiałach, na razie, BIOS!